Duch Święty przybył pieczątkę na naszym sercu. To znaczy, że moje życie od tej pory należy do Niego. To znaczy, że Bóg przyznaje się do mnie i jestem Jego. Bóg jest kimś, kto otacza mnie opieką, jest kimś, kto mi nieustannie towarzyszy. Po prostu należy do Boga. Kiedyś w internecie funkcjonowało takie zdanie, które też pojawiało się na różnych katolickich gadżetach. To zdanie, które no, jest bardzo mądre i które bardzo mi się spodobało, mianowicie nie mów Panu Bogu, że masz wielki problem, tylko powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga. To nie ty masz się bać, ale to twój problem, twoja słabość, twój grzech ma się bać, dlatego że w twoim sercu Bóg wycisnął swoją pieczęć, która jest firmowym znakiem Pana Boga. Nic ci się nie może stać. Twój problem, twój grzech, twoja słabość ma się bać, dlatego że masz potężnego obrońcę. Jeżeli czekają nas w najbliższym czasie jakieś trudne konfrontacje, próbujemy uporać się z jakimiś naprawdę ciężkimi problemami, to przypomnijmy sobie o tym. Nie jesteśmy w tym sami, nie jesteśmy sierotami, tylko jesteśmy ludźmi, którzy żyją na chwałę Boga. Bóg przyznaje się do nas. Bóg wyciska w naszym sercu swoją pieczęć. I moje problemy już nie są tylko moimi problemami, ale to też jest problem Pana Boga. I zupełnie inaczej przeżywa się trudne, niejasne sytuacje, kiedy już nie dźwigam tego sam, ale dźwiga to razem ze mną Bóg, który przyznaje się do mnie, który mówi: jesteś mój, a jeżeli jesteś mój, to i twoje problemy są moje. A taka perspektywa przeżywania swoich problemów z Panem Bogiem to jest zupełnie inna perspektywa. Mamy szereg przykładów na to, że to słowo, które Chrystus wypowiedział 2000 lat temu, jest prawdziwe. Strasznie dużo przykrej prawdy o Kościele, o ludziach, którzy w Kościele pracują, wychodzi na jaw. Prawdy, która wydawała się im ukryta. Prawdy, która wydawała się, że nigdy na jaw nie wyjdzie. A jednak rozgłaszaj się teraz wszędzie. Bardzo głośno. Przed prawdą nie ma obrony. Ona zawsze wyjdzie na jaw. I teraz, jak można się bronić przed tą prawdą, która jest o mnie, a która jest słaba? Nie ma co się bronić. Trzeba ją przyjąć. Kiedy Paweł mówi chrześcijanom o tym, jaką mają zbroję ubrać jako chrześcijanie, to mówią: ubierzcie pas prawdy. Pas w zbroi legionisty to nie chodziło tylko o skórzany pasek, którym się przepaszesz, ale chodziło też o pas, do którego były doczepione, okute części skóry, które zasłaniały podbrzusze. I w ten sposób chroniły to, co najbardziej wrażliwe. Bo inaczej nawet mała dziewczynka byłaby w stanie pokonać legionistę jednym kopnięciem. A tak pas prawdy chronił to, co najbardziej w nim delikatne. Ten, kto przyjmuje prawdę o sobie i się jej nie boi, nie ucieka przed nią, tylko bierze ją jako część tego, kim jest, to jest ktoś, kto jest chroniony przed tym, żeby prawdą go zaszantażować. Chodzi o to, żebyśmy przyjęli prawdę o sobie samych, żebyśmy przed nią nie uciekali. W ten sposób zostaniemy ochronieni od tego, czym można byłoby nas szantażować. To nie jest za trudne. Nic, co jest częścią twojej historii, co nosisz w sobie, nie jest w stanie cię zabić. Nosisz to w sobie. To jest część ciebie. Tylko chodziłoby o to, żeby dopuścić to, że to naprawdę jestem ja. I że to faktycznie jest prawda o mnie, a nie o kimś innym, kto żył w przeszłości. Chrystus przyjmuje mnie w całości i za mnie samego oddaje życie, a nie tylko za to, co we mnie dobre.